wzór samurajskiego miecza. Ciach i lecimy. Dlaczego taka nazwa? Witam się z Wami bardzo serdecznie. Jak zwykle zapraszam Was do obejrzenia naszego odcinka o wzorku, który widać tutaj, który jest tak przyjemny, precyzyjny i swoją strukturą przypomina właśnie wzór samurajskiego miecza. Tak nam się skojarzyło i taką nazwę nadaliśmy roboczo temu wzorkowi. A tym bardziej, że jest to na japońskiej włóczce, a inspiracja zaczerpnięta z japońskiej gazety. To jest wszystko jasne, o co chodzi z tym wzorkiem. Geneza powstania tej bluzeczki, nie wiem, czy to jeszcze będzie bluzeczka, no ale się dzierga. To jest gazetka Noro. I w gazetce Noro pokazuję Wam model numer 21, który jest wydziergany z włóczki Akari. Takim wielkim przypadkiem akurat tę włóczkę mamy w sklepie, więc grzechem byłoby nie skorzystać z tego wzoru. Ten wzór zawsze mi się gdzieś podobał i przemykał w różnych gazetkach, inspiracjach. Tutaj jest wydziergany top. Pokażę Wam za chwilkę wykrój tego topu, który, jak popatrzycie na wykrój, to zrozumiecie, czemu on mi się tak spodobał. Zobaczcie, to jest właśnie prosty wykrój bluzeczki. Czyli dziergamy, można powiedzieć, dwa kwadraty. Ja raczej wydziergam prostokąty niż kwadraty. I tutaj nie ma żadnych wykrojów, czyli bym powiedziała, że to jest wzór prawie dla początkujących, ponieważ wystarczy umieć oczka prawe, oczka lewe, dziergać narzuty i oczka dwa razy na prawo albo jedno pojedyncze przeciągnięcie. Wzór prosty, naprawdę jest cudowny do zapamiętania. Pokażę Wam, zerknijcie, jak sposób kładzenia oczek, czy przerabiam oczka dwa razy na prawo, czyli jak tutaj robię jedno przeciągnięcie, jak to powoduje, że ten cały rząd, który tutaj, to jest jeden rząd na 6 powtórzeń tutaj tych dziureczek, to jest ze schematu jedna sekcja, nazwijmy to, jedna sekcja wzoru, układa nam się w ten sposób, a później przechodzimy do przeciągania niteczki i cała sekcja układa się w drugi sposób. Czyli raz się kładzie na lewo, raz się kładzie na prawo. Cudowna konstrukcja wzoru. Ja tkwię w zachwycie nad prostotą i efektownością tego wzorku. Jak go dziergać? A no już Wam oczywiście mówię. A to jest włóczka Akari. To jest właśnie taki kolor. Możecie teraz mieć porównanie, jak wygląda motek. Motek wygląda tak, a w robótce wygląda tak. To będzie szersza bluzeczka, to nie będzie taka wąska, szersza bluzeczka właśnie Akari. W przepisie przewidziane są dwa motki, ale ja już na dzień dobry nie trzymałam się przepisu, ponieważ nabrałam mniej oczek. Zaraz Wam też powiem, o co chodzi z tymi oczkami. Wzięłam sobie włóczkę Amira, żeby była jednobarwna do pokazania. I tak, już Wam mówię, jak to z tym wzorem jest. To jeszcze sobie małą ściągawkę na początek wezmę. Wzór z filmiku o czytaniu wzorów, wiecie, że wzór czytamy zawsze w tym zakresie, tutaj jest dokładnie to wskazane, że powtarzamy miejsce, akurat tutaj nie ma strzałek, ale to jest na czerwono i to miejsce będzie powtarzane, a przed powtórzeniem mamy jedno oczko, a po powtórzeniu mamy jedno oczko, czyli mamy plus dwa oczka. To są tak zwane oczka, powiedziałabym, brzegowe, ale według mnie brzegowe najlepiej mieć osobno, czyli można powiedzieć, że 16 plus 2 i plus 2. No to lecimy, lecimy z dzierganiem tego wzorku. Mam 18 oczek na drutku, 18 ich jest, 16 plus 2 oczka. I teraz wykonujemy w następujący sposób. To oczko brzegowe. Teraz dziergamy 8 oczek prawych. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dziergam na unikornach. I to jest w 16 zawsze jest połowa jest jerseyem, a właściwie ścięgiem francuskim, a ta druga połowa, te drugie 8 oczek jest, to są dziurki. I tutaj dziurki wykonujemy tak. Dwa oczka razem na prawo, narzut.
Dwa oczka razem na prawo, narzut. Dwa oczka razem na prawo, narzut. Dwa oczka razem na prawo, narzut. I tu jest to oczko brzegowe. I to jest takie miejsce, które ja Wam powiedziałam, że lepiej jest sobie dodatkowo dodać jeszcze po dwa oczka, czyli 16 plus 2 plus 2, ponieważ, zwróćcie uwagę, tutaj narzut wypada tuż przy oczku brzegowym. To takie założenie konstrukcji tej bluzeczki, ale do zszycia dzianiny lepiej mieć przy oczku brzegowym mieć normalne oczko, a nie narzut. Dlatego to jest taka moja sugestia, że dobrze jest mieć do zszywania tej dzianiny, chyba że nie zszywamy, że dziergamy w innym, na przykład będzie to szalik. Rząd drugi to jest dzierganie tych oczek, które tu były dziurki na lewo, czyli mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oczek na lewo i 8 oczek prawych, które zrobią nam ścieg francuski. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i oczko brzegowe. Odwracam robótkę. Rząd trzeci. W rzędzie trzecim robimy dokładnie to samo, co w rzędzie pierwszym, tak. Czyli 8 oczek prawych. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oczek prawych. I teraz mamy sekcję ażurową, czyli 2 oczka razem na prawo, narzut. Dwa oczka razem na prawo, narzut. Dwa oczka razem na prawo, narzut. Dwa oczka razem na prawo, narzut. Oczko brzegowe. Widzicie, tutaj te dziurki powstają tuż przy krawędzi. I zszywanie tego wymaga później takiej precyzji. Lepiej mieć za brzegowym oczkiem jedno oczko prawe. I wtedy jak dodamy tutaj oczko jedno, to tutaj też musi być jedno oczko, żeby było symetrycznie. Rząd czwarty to jest przerobienie wszystkich oczek tak, jak w rzędzie drugim. Czyli mamy teraz 8 oczek na lewo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. I teraz mamy 8 oczek prawych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oczek prawych. Przerobię jeszcze jeden rząd, żeby były 3 rzędy tych dziurek, bo już czujecie ten klimat, że tak powiem, jak tutaj już jest ta sekcja ażurowa i sekcja ściegu francuskiego. Jeszcze raz, już będę może to szybciej dziergała, żeby Wam później zmianę pokazać. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekcja Francuza zakończona, taki specjalistyczny, wysoce specjalistyczny język. Sekcja Francuza zakończona, a teraz mamy sekcję ażurową. Rozpoczynamy. Dwa oczka razem na prawo, narzut. Dwa oczka razem na prawo, narzut. Dwa oczka razem na prawo, narzut. I dwa oczka razem na prawo i narzut. Oczko brzegowe. Odwracamy. Rząd parzysty, czyli rząd powrotny, czyli odpoczywamy, relaksujemy się, wykonujemy 8 oczek lewych i 8 oczek prawych. Ja sobie tak z przekąsem powiedziałam, relaksujemy się, bo doskonale przecież, wiadomo, że się relaksujemy przy dzierganiu, ale czasami to dzierganie to takie emocje, że przecież aż parują. I teraz mamy 8 oczek prawych. Kontrola 2, 4, 6, 8 jest i teraz mamy 8 prawych. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We wzorze te dziurki, których mam tutaj trzy poziomy, zobaczcie, widzicie, trzy poziomy dziurek. We wzorze tych poziomów powinno być 6, ale już wiecie, o co chodzi.
I teraz pokażę Wam, kiedy następuje zmiana sekcji, czyli tam, gdzie był Francuz, będzie ażur. A oczywiście sami możecie sobie tutaj decydować, czy chcecie więcej tego wzrostu tych dziurek, czy nie. We wzorze jest 6, tutaj jest 3, czyli jestem w połowie. Jestem w połowie, kontrola, jak to wygląda na dzianince, zobaczcie, na dzianince wielokolorowej, to też zawsze inaczej wygląda niż na jednobarwnej. Ta włóczka jest też troszkę cieńsza, Amira jest cieńsza. No i ogólnie na jednobarwnych włóczkach inaczej odbiera się wzory. Ten wzór jest według mnie idealny do włóczek wielokolorowych. Tutaj te kolory się tak fajnie, one to takie powstają tak niechcący fale, czyli te niechcący fale, więc oczyma wyobraźni widzicie, że już mamy 6 rzędów, a mamy 3, a teraz następuje zmiana sekcji. To są te cięcia mieczem, właśnie, cięcia mieczem japońskim, bo włóczka japońska, gazetka japońska, tylko ja taka swojska jestem i już Wam pokazuję, co dalej. Samurajskie cięcie mieczem. Tutaj tak pomyślałam sobie, tak, Mariolcia samuraj. Lecimy z tematem dalej. Następuje zmiana banana, czyli zmiana sekcji. Tutaj, gdzie była sekcja Francuza, wprowadzamy sekcję ażuru, ale robimy to troszkę inaczej niż było tu. Tutaj robiłyśmy dwa oczka razem na prawo, a tutaj najpierw wykonujemy narzut. Teraz robimy pojedyncze przyciągnięcie. Zobaczcie, pojedyncze przyciągnięcie. Jedno oczko zdjęłam i przeciągnęłam przez oczko zdjęte. Narzut, pojedyncze przeciągnięcie. Narzut, pojedyncze przeciągnięcie. Narzut. Pojedyncze przeciągnięcie. Kontrola zaraz nastąpi, czy tu się wszystko zgadza. Mam 4 narzuty, raz, dwa, trzy, cztery. Czasami kontrolnie dobrze jest sobie to sprawdzić, czy mamy tyle narzutów, ile zamknięć, żebyśmy miały bilans na zero tych naszych roszad. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, czyli jest ok. A tutaj mamy, teraz będzie sekcja Francuza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7 i 8. I oczko brzegowe. Dociągamy zawsze oczko brzegowe, dbamy o higienę brzegu robótki. Rząd powrotny, czyli już wiecie, że tam, gdzie jest sekcja Francuza, to będą same oczka prawe. 2, znaczy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. A tutaj następuje 8 oczek lewych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i 8. 8 oczek lewych, oczko brzegowe. Dociągam je. Następny rząd. Następny rząd wykonuje tak samo, jak ten rząd, który właśnie skończyłam. Czyli narzut, przeciągnięcie, narzut, przeciągnięcie, narzut, przeciągnięcie, narzut, przeciągnięcie. 8 oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8 oczko brzegowe. Sprawy się mają następująco. Tutaj pamiętamy, tu są tylko 3 rzędy, więc to kładzenie się ażuru jest takie minimalne, bym powiedziała. Ale już wiecie, że jak byłoby 6, to kostka jest konkretna i ona się też konkretnie kładzie na lewą stronę. To jest takie troszkę do entrelaka, mi się wydaje, podobne i to tak właśnie to mnie zaintrygowało. To jest sekcja Francuza, czyli 8 oczek prawych. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 8 oczek lewych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wykonam jeszcze 2 rzędy, żeby było 3 na 3, żeby było porównywalnie w jednej kosteczce i w drugiej. Czyli już wiecie,
Sekcja ażurowa. W tych 16 oczkach mamy 8 ażuru i 8 francuza. Narzut. Rzecz zaczynamy od oczko brzegowe. Narzut. Przeciągnięcie. Narzut. Przeciągnięcie. Narzut. Przeciągnięcie. Narzut. Przeciągnięcie. Narzut. Kontrola. Raz, dwa, trzy, cztery. No jak cztery narzuty, żeby też były cztery zamknięcia. Widzicie, jak to fajnie widać już, jak się zaczyna na prawo to kierować. Idziemy dalej. Osiem oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Oczko brzegowe. Odwracam robótkę. I tutaj mamy sekcja francuza, czyli 8 oczek prawych, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 oczek lewych, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, oczko brzegowe. I teraz mam 3 na 3, powiedziałabym, że to tak jest jak na próbkę kompletny, też zobaczcie jak na Amirze to też fajnie wygląda, ten wzór. Widać jak tutaj się kładzie na lewo, tutaj ten francuzik, ta żeberka francuzika, a tu się kładzie na prawo. I to jest właśnie cały wzór. Prostota tego wzoru jest niebywała, a grą tego Francuza, który te żeberka, tak, ten sekcję francuską, nazwijmy ją, składa, te harmonijka, prawda, te żeberka składają, a ażur rozciąga, powoduje, że on tak żyje, ten wzór. To jest takie właśnie to cięcie takim nożem samurajskim z daleka. Zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda właśnie tak fajnie. Tutaj. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, jakie zmiany ja wprowadziłam w tym wzorze. Według projektu, chwilkę założę okulary, żeby tutaj dokładnie Wam powiedzieć. Według projektu należało nabrać na druty 82 oczka. 82 oczka na druty numer 4 i 4,5. I zobaczcie, tutaj założeniem artysty, czyli projektanta, byłoby, by na dole był rulonik, bo ten rulonik później jest koło szyi. I tutaj ja też zrobiłam rulonik, czyli coś, żeby mi się specjalnie zawijało. To jest cztery rzędy po prostu jerseyu prawego, wywija się w ten sposób, bo później takie wywinięcie robi się też koło szyi. I według projektanta mi się to troszkę kłóciło, że znaczy ja lubię, kiedy jest pewna symetria i schemat wzoru to jest dokładnie tyle. I 80, te 82 oczka to jest dokładnie, że kończyłoby się nam ażurem, czyli kończyłoby się tutaj jeszcze trochę ażuru powinno być. Tutaj za tą sekcją powinien nastąpić ażur i wtedy byłyby pełne schematy. Ale ja lubię symetrię, dlatego ja mam dwie krawędzie, takie same. Żeby to też, nie wiem, co to spowoduje w konstrukcji bluzeczki, wydaje mi się, że nie będzie miało negatywnego skutku, no ale oczywiście ja testuję, doświadczam na własnej skórze, czasami boleśniej coś podlega pruciu, ale wydaje mi się, że zachowanie symetrii będzie rzeczą dobrą i fajną w tej bluzce, dlatego ja mam nie 82 oczka na drutach numer 4,5, bo ten rulonik jest na czwórkach na 4,5, tylko mam 82 minus 8, a tak naprawdę minus 6, ponieważ ja sobie dodałam po każdej stronie po jednym oczku, czyli skomplikowane te wyliczenia, prawda? Autor wzoru dla najmniejszego rozmiaru poleca 82 oczka. 82, które nie uwzględnia tego jednego oczka na zszycie, więc ja bym nabrała 84 oczka, ale żeby wzór mi się złożył właśnie symetrycznie, nie wykonałam tej sekcji ażurowej na końcu, w związku z tym mam 8 oczek mniej, a to według mnie na szerokość bluzeczki jak najbardziej zrobi na plus. Co wyjdzie, jak zwykle, nie wiem. No to jest właśnie, to są te emocje dziwiarskie, że efekt czasami bywa nieprzewidywalny. To tak jest. To jest
Można powiedzieć, że Mariolcia Samuraj przycięła wzór właśnie tym nożem przycięłam, bo wydawało mi się, że jest za szeroki, ale słuchajcie, jest, ja tkwię w takim zachwycie nad jego prostotą, nad tym kierunkami, w których się udajemy w tych, to są takie emocje, poza tym, że kolory się zmieniają. I to tak, no, mieczem, nie nożem, cięłam mieczem samurajskim na japońskiej włóczce z japońskiej gazetki. Co mi wyjdzie, pewnie zobaczycie niebawem, a w międzyczasie dzielę się z Wami wzorkiem i tym, jak wykonać. Ja mam 6 rzędów dziurek, pamiętajcie, to jest na 6 rzędów tych dziurek. Ja na filmie pokazałam Wam 3 rzędy, jak się to zmienia. I to wygląda w ten sposób. Wzór samurajskiego miecza, cięcia samurajskim mieczem. Tak, patrząc na to, tak mi się to nam się tutaj kojarzy w zespole naszym dziewiarkowym, więc pokazujemy Wam. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Koniecznie, jeżeli dziergasz i lubisz próbować różnych włóczek, różnych wzorów i różnych drutów, to e-dziwiarka jest tym fajnym miejscem, gdzie mam nadzieję zaspokoisz swoją wszelaką ciekawość w zakresie dziwiarstwa. Łapki w górę i komentarze. Do tego Was zachęcam, jak również do dziergania. Do następnego razu. Pa, pa.